Zadanie czwarte. Równanie x kwadrat plus 48x plus 2 równa się 0 ma dwa rozwiązania x1x2. Liczba 1 przez x1 kwadrat dodać 1 przez x2 kwadrat jest liczbą całkowitą dodatnią. Znajdź tę liczbę, a następnie mamy zakodować odpowiednio wynik. Zatem zacznijmy od przepisania sobie równania. Tak. I wiemy, że mamy taką liczbę 1 przez x1 kwadrat plus 1 przez x2 kwadrat, równa się. Wiemy, że ma to być liczba całkowita dodatnia. No cóż, od czego zacząć? Zapewne widząc x1, x2 na poziomie rozszerzonym kojarzą nam się wzory Wieta i tak trzeba tutaj robić, byłoby to dosyć fajnym rozwiązaniem. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Tak. Następnie tutaj mogę sobie napisać x1 razy x2 do kwadratu, a tutaj znany chwyt ze wzorem skróconego mnożenia, który pozwala zastosować wzory wieta do sumy kwadratów. Równość. x1 plus x2 to jest minus b przez a. W kwadracie, oczywiście x1, x2 to jest c przez a i tutaj mamy c przez a do kwadratu. A zatem podstawiamy minus b przez a, czyli minus 48 przez 1, no to będzie minus 48 i to do kwadratu odjąć dwa razy c przez a, czyli 2, i tutaj c przez a, 2 do kwadratu. Co nam daje wynik po przeliczeniu 575. Pięć. Teraz mamy zakodować cyfrę setek, dziesiątek, jedności otrzymanego wyniku, a więc ci, co widzieli już arkusz, a na pewno widzieliście, będą takie trzy krateczki. Trzeba po prostu wpisać odpowiednio cyfrę setek, dziesiątek i jedności. Dziękuję.